Laserowe usuwanie łagodnych zmian skórnych to procedura dla pacjenta niezbyt złożona i dość szybka. Dodatkowo nie wymaga specjalnego przygotowania skóry do zabiegu, a jej skuteczność jest stuprocentowa. Ale od początku. Z czym możemy zgłosić się do lekarza medycyny estetycznej lub dermatologa? Czym właściwie jest zmiana skórna? Myślimy o zmianie skórnej, najczęściej mamy na myśli rozmaite znamiona lub brodawki. Katalog zmian jest jednak o wiele większy i przede wszystkim nie do końca sklasyfikowany. Definicja zmiany skórnej to po prostu wszystko, co nie jest prawidłową skórą i strukturą skóry, czyli między innymi brodawki płaskie i łojotokowe, brodawczaki włóknisto-nabłonkowe, melasma, rogowacenie słoneczne, gruczolaki, kępki żółte, prosaki, plamy soczewicowate, starcze, wreszcie znamiona naskórkowe. To wszystko usunąć można za pomocą erbowo-jagowego lasera Fotona Spectro SP. Dla ciekawych o długości fali świetlnej 2940 nanometrów. Zabieg najczęściej nie jest dla pacjenta ani mocno uciążliwy, ani mocno, jeśli w ogóle, bolesny. Pamiętać jednak należy, aby przed zastosowaniem laseroterapii w zakresie usuwania zmian skórnych przez około miesiąc nie korzystać z kąpieli słonecznych ani solarium. Przez tydzień nie peelingować i w ogóle nie podrażniać skóry. Także przez około tydzień przed zabiegiem nie stosować sterydów, antykoagulantów, leków fotouczulających, kremów z retinolem. Wcześniej zmianę skórną należy skonsultować z lekarzem, aby ocenić, czy nie jest zmianą nowotworową. Tu nieoceniony jest dermatoskop. Każda podejrzana zmiana powinna zostać dodatkowo poddana biopsji. Jeśli podejrzanych zmian nie ma, przystępujemy do zabiegu. Powierzchnię zabiegu musimy oczyścić i osuszyć. Jest to jedyne przygotowanie pola zabiegowego, co dla pacjenta jest szczególnie ważne, ponieważ nie licząc opisanej wcześniej konsultacji lekarskiej, pacjent nie musi się do zabiegu długo przygotowywać. Można podać znieczulenie, o ile mamy do czynienia ze zmianą bolesną lub próg bólu u pacjenta jest niski. Często jednak okazuje się ono niepotrzebne. Niektóre zmiany skórne przed zabiegiem zamraża się za pomocą aerozolu. Laser Fotona zapewnia głębokie efekty termalne i w przeciwieństwie do części dostępnych na rynku urządzeń wykorzystujących inne długości wiązki, usuwa gorące pozostałości tkanki ze skóry, przyspieszając gojenie i do minimum redukując ból zabiegowy. Jednym słowem, nie ma obrzęku, nie ma bólu pozabiegowego, choć to zależne jest oczywiście od indywidualnego progu bólu, a skóra goi się szybko i po zmianie skórnej nie pozostaje żaden ślad. Postępowanie pozabiegowe również nie jest problemem. Oczywiście przez około tydzień po zabiegu nie peelingujemy skóry ani nie stosujemy kosmetyków na bazie alkoholu. Unikamy też szorstkich gąbek i ręczników. A czas wykonania zabiegu to nie więcej niż kilkanaście minut, które naprawdę warto na niego poświęcić.